Hej, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę bardzo wyjątkowy, ponieważ 5000 osób, które się tu zebrało, czeka na film o ujeżdżeniu. A więc takowy dzisiaj dla Was nagrywam. Dzisiaj przedstawię Wam tajniki takie jak piaf, pasaż, kłus, galop, piruety, dużo, dużo więcej. Więc zapraszam, przedstawię Wam wszystkie zasady, wszystkie jakieś takie przepisy na najlepsze ujeżdżenie i zaczniemy sobie od ubioru. Ubierzcie się w rzeczy, w których jest Wam po prostu wygodnie. Jeżeli jest ciepło na dworze, to jakieś krótkie koszulki albo jakieś topy sportowe, coś takiego. Tak po prostu, żeby nie krępowało to Waszych ruchów, żebyście czuli się w tym komfortowo. Dalej, jeżeli chodzi o włosy, ja zawsze do ujeżdżenia spinam, a przynajmniej staram spinać się w kok. Zaraz też, jeżeli macie krótkie włosy, to nie musicie tego robić. Albo jeżeli macie rzadkie włosy, no to też nie musicie tego robić. Ale jako, że ja mam no, trochę grube i ciężkie włosy, to po prostu sobie w ten kok spinam. I wtedy też wygląda to bardziej trochę ujeżdżeniowo, więc dla mnie to jest też taki mały plus. I jeżeli jest ciepło właśnie na dworze, no to można jakieś okulary albo czapkę z daszkiem. I pamiętam o nawodnieniu, bo to się naprawdę bardzo przydaje. Zwłaszcza przed treningiem, bo wtedy już po prostu podczas treningu nie musicie się zatrzymywać po pierwszym wstępie i obciążać się na nowo swojego organizmu. Więc ja lecę zrobić kok i zaraz do Was wracam. Ja już jestem gotowa. Następną rzeczą, która jest według mnie bardzo ważna, jest ona dość dodatkowa, ale mi naprawdę bardzo pomaga, jest muzyka. Ja bardzo, bardzo lubię sobie słuchać muzyki na treningach, zwłaszcza ujeżdżeniowych i zwłaszcza na słuchawkach, ale na głośniku też jak najbardziej można sobie tego słuchać. W opisie macie cały film porozdzielany na fragmenty, w których opowiadam dokładnie co i jak, więc jeżeli chcecie sobie jakieś obejrzeć ponownie albo coś, to po prostu możecie sobie zajrzeć do opisu, tam wszystko jest wypisane. I macie tam też moją topkę, top 5 piosenek, których ja zawsze, one są zawsze w mojej playliście na ujeżdżenie. Więc jeżeli byście chcieli, to mogę też stworzyć playlistę na ujeżdżenie i ją Wam po prostu udostępnić, bo ja z niej osobiście korzystam i bardzo ją polecam. No tak tylko jeszcze wspomnę, że piosenki nie są moje, ja przy nich nie siedziałam, no są autorów tych, których są. No, więc teraz lecimy już do sprzętu ujeżdżeniowego. Powiem Wam, czym różni się sprzęt ujeżdżeniowy, przynajmniej u mnie, od skokowego. A otóż ujeżdżeniowy po pierwsze ma dużo, dużo, dużo dłuższe wodze. U mnie są one akurat zakończone na karabinczyk, na sprzączkę, a nie na karabinczyk. Są różne rodzaje nachrapników, które są lepsze do ujeżdżenia, na przykład hanowerski, który po prostu sprawia, że bardziej koń nie otwiera pyska. Jest tu szwedzki też nachrapnik. Tu powinno być jeszcze podbicie skórzane, ale takowego nie zrobiłam. Właśnie tu mam szwedzki nachrapnik. Można jeździć w Mundsztuku lub Pelhamie, czyli na dwóch wodzach. Ja tu mam akurat wędzidło niełamane, bo będę robić dopiero wędzidło D-ring, które oddziałuje na kąciki pyska konia. Jest po prostu troszeczkę mocniejsze. Jest tu też anatomiczna potylicka, więc wszystko jest lepsze dla konia. Jest to takie brązowe obuwie i teraz lecimy już do koni. Czym się różni koń ujeżdżeniowy od konia skokowego? Aktualnie mam u siebie jednego konia ujeżdżeniowego. Jest nim Unique Crescendo SHV mojego autorstwa. I teraz Wam pokażę. Konie ujeżdżeniowe są z reguły troszeczkę większe, chociaż nie jest to jakaś zasada, są po prostu troszkę większe. Mają pysk bardziej przyciągnięty do klaty. Mają grubszą szyję, taki bardziej obszerny kłąb i mają dużo, dużo dłuższy kij. Pokażę Wam teraz różnicę między kijem od konia skokowego, a od konia ujeżdżeniowego. Chytam je. No i ta różnica jest. A tylko po to, żeby Wam zaraz pokażę, co z takim koniem zrobić. Najpierw muszę go sprowadzić, bo akurat był na pastwisku. Prrr. Jeszcze tak poza samym tutorialem, dla osób, które na co dzień mnie oglądają, to Kresik teraz ma tą taki kantarek z siateczką, bo go bardzo muchy wkurzają.
Dlatego też musi jeździć w ogłowiu z taką siateczką na muchę. Ja wiem, no comment tej siateczki, ale ogólnie przygotowujecie sobie konia jak normalnie. Czyścicie i zakładacie ogłowie i jeżeli wasz koń jeździ na pierśniku, no to jakiś napierśnik, wytok, czarną wodzę. Ja sobie zawsze odmierzam albo taki mniejszy plac, albo ta dłuższa ściana teraz tego placu jest moją krótszą ścianą i idzie mi to tutaj po całości, ale robię tak rzadko, zwykle sobie właśnie wycinam taki fragmencik. Ogólnie rzecz biorąc, zaczniemy sobie od postawy, czyli bierzecie waszego konia i jak na nim siedzicie, to mniej więcej jak macie już ten dłuższy kij, to mniej więcej na tej wysokości. I teraz tak, koń nie jest westernowcem w ujeżdżeniu, ani nie jest skokowcem, jest koniem ujeżdżeniowym, więc trzymacie go na wysokości tak, żeby wasz łokieć był przy waszej talii i kąt 90 stopni. To mniej więcej tak sobie trzymacie tego konia i jak chodzicie, to nie wyciągacie tak całych ramion i się garbicie, tylko samym koniem. I tu ewentualnie może lekko ramię procedzić. Więc jak sobie ruszacie, no to koń wam lekko tylko macha sobie głową, a wy nie. Starajcie się nie garbić, ani nie jechać jakoś tak. Tak po prostu wyprostowane, łokcie przy ciele i proszę. Zaczniemy sobie od wstępu. Wstęp troszeczkę tylko wyżej. Wstęp skokowy od ujeżdżeniowego według mnie różni się tym, że wstęp zwykły, taki skokowy, luźny, to jest po prostu sobie idziecie i się w ogóle nie skupiacie na tym, jak jeździcie. A ujeżdżeniowy to jest tak tylko trochę wyżej i w sumie dalej idziecie tak samo, ale po prostu trochę wyżej te kolana. Lekko tutaj głowa konia pracuje razem z wami, bo te ja ci mam akurat na piątko i zawsze sobie spisam i sobie wstępujemy. Dalszym elementem będzie wstęp hiszpański. Czyli idziecie takim samym tempem, ale noga idzie wam prosto w kolanie, tak jak zwykle, tylko jeszcze do przodu was. I idziecie troszeczkę wolniej, w taki sposób. Pamiętajcie, że po ujeżdżeniu nigdy nie patrzymy pod konia i nie jedziemy tu, pod jakieś figury. Patrzycie prosto tam, gdzie koń dumnie. Więc wstęp hiszpański powinien wyglądać mniej więcej tak. Staracie się też nie po prostu tak. Palce obciągnięte. Koń dalej w dobrej pozycji. I staracie się nie tak na boki, tylko do przodu. W jednej linii. Razem z koniem w jednej linii. Moje wskazówki co do wstępu hiszpańskiego to, żeby nie prostować nogi całkowicie. Tylko tak troszeczkę niżej. Taki kącik, takie o. Takie co. Wiecie już, jaką powinniście mieć postawę. Jaką wasz koń powinien mieć postawę. I wykonujecie to dobrze, możemy zacząć uczyć się kłusa. Postawa wstęp jest o tyle ważna, że po prostu jak już to umiecie perfekcyjnie, to później w kusie się tak nie skupiacie na tym, żeby poprawiać błędy, bo one po prostu wtedy nie występują. Więc jest kilka rodzajów kusa. Oczywiście wstęp też ma kilka rodzajów. Może być szybszy, wolniejszy, bardziej obszerny, właśnie hiszpański czy coś takiego. Kus. Ja zawsze zaczynam trening od takiego kusa lekkiego, taki po prostu kus roboczy. Więc koń na postawę, ruszamy stępem albo ze stójki, jak kto woli, i wolno. Ja zawsze tak zaczynam trening, starajcie się koniem nie ruszać tak, żeby kiwon nie wypadał. Koń cały czas na tej samej postawie, wy też prosto. I teraz tak, to jest zwykły. Można powiedzieć, że anglezowany.
Wóz ujeżdżeniowy jest o tyle inny, że obciągacie bardziej palce i idziecie bardziej do góry niż do przodu. Tak się on prezentuje. Moje wskazówki co do tego są takie, żeby tak samo jak wstępie, nie chodzić na boki, tylko bardziej w jednej linii. I kolana wysoko podnosimy do konia. Że nogę mam prosto do konia, mam ją pod piersią konia. Czyli tak. Lekko lądujecie i wybijacie się. Staracie, żeby tu ramię było cały czas przy talii. Nie opadało wam. I możecie z czasem przejść do pusa bardziej wyciągniętego. Czyli po prostu noga dalej idzie prosto pod klatkę piersiową konia, ale idzie też bardziej do przodu. I już opracowany kłus roboczy i kłus wyciągnięty, możemy przejść do kłusa, który jest bardzo wyciągnięty, czyli taki pełnoprawny kłus wyciągnięty. Tutaj, ja wiem, że ja nie jestem w tym najlepsza, ale wskazówki, które stosuję też u siebie, to żeby, tak jak w wstępie hiszpańskim, palce obciągnięte, lekko ugięte i do przodu, nie w górę, żeby po prostu nie być takim szczupakiem, który, bo to nie wygląda ładnie. Obciągnięte palce, tak jak teraz wam pokażę. No, wtedy też ręka się nie przemieszcza, plecy się nie garbią. I to były takie trzy rodzaje kłusa, którym ja się osobiście posługuję na co dzień przy treningach ujeżdżeniowych. Są także dwa dodatkowe takie elementy, które dla mnie są bardzo ważne. Ja je bardzo lubię, bo są dla mnie po prostu przyjemne i fajnie mi się je wykonuje, ale trzeba do nich mieć takie lekkie, no trzeba się ich po prostu nauczyć. Wiele osób mi pisze, że mam bardzo ładny piach i pasaż. Usłyszałam to też od komisji na zawodach. Więc, w sensie nie od komisji, ale tam od widowni i tak dalej. Więc chciałabym was teraz nauczyć właśnie piachu i pasażu. Przejdziemy sobie, najpierw nauczymy się pasaża. Czyli jedziemy sobie do jakimś kursem, startem albo kłusem roboczym i wtedy wybijacie się mocno, lekko przemieszczacie, plecy dalej prosto, ręka dalej przy koniu i po prostu kolano pod klatką piersiową, obciągacie palce i można tak, no w takim stopniu, leciutko tylko do przodu i lekko się przemieszczacie, a więc tak się prezentuje pasaż. Lekkie przemieszczanie do przodu, koń wysoko, głowa do góry zadarta. I teraz przejdziemy sobie do piafu. To był pasaż. Piaf jest bardzo podobny do pasażu, bo piaf to jest po prostu w miejscu. Robimy takie kroczki. Tu ręka, głowa prosto nad uszami konia. Koń w takim samym miejscu, kolano pod klatką piersiową. I po prostu podnosimy nogę z obciągniętymi palcami do góry, bez przemieszczania się. Tłumaczenie tego jest bardziej męczące niż przejazd tego na zawodach, więc naprawdę zostawcie łapeczkę w górę za to poświęcenie i możecie dać mi znać gdzieś, pod tym filmem raczej będą wyłączone komentarze, więc możecie dać mi znać pod jakimś shortsem, czy wam ten poradnik pomógł, bo ja się naprawdę teraz staram i już wymiękam. Następnym elementem będzie piruet w kłusie. Piruet w kłusie wygląda następująco, że wjeżdżacie sobie dowolnym chodem na miejsce, w którym chcecie mieć piruet. Ja wjeżdżam strategicznie kłusem i robicie piaf w miejscu z przemieszczaniem co krok. Ważne, żeby nie robić czegoś takiego, takie, że się kręcicie po prostu tą stopą na podłodze, tylko w locie. Się przemieszczacie.
No i to tak samo, podstawowe zasady. Kolano, klatka piersiowa, 90 stopni i ładnie wszystko tutaj, stopy obciągnięte. Teraz wytłumaczę Wam kolejny fajny element, który ja też bardzo lubię, czyli ustępowania od łydki w kusie oraz ciągi w kusie. A więc musicie sobie wtedy wyznaczyć, gdzie macie te macie na ekranie i jedziecie po prostu przez nią w kusie. Tyle, że konia macie skierowanego cały czas do krótkiej ściany. Czyli robicie taką po prostu przeplatankę znów trochę. Tutaj ważne jest po prostu to, żeby sobie tych nóg nie pomylić. Jedna, druga, jedna, druga. Jedna, druga, jedna, druga. Ustępowanie od łydki. Temat ciekawy, więc jak wykonać go na hobby horse? Pewnie widać, że jestem po przerwie krótkiej, ponieważ nagrywanie tego filmu zajęło mi więcej energii do życia niż myślałam. Ale nieważne, teraz pokażę Wam, jak takowe ustępowanie wykonać. A więc jedziemy sobie po ścianie. Teraz posłużę się tą krótką ścianą, żeby Wam to dobrze przedstawić. Kus i jedziecie bokiem. Głowa konia może być skierowana albo do wewnątrz, albo do zewnątrz waszego placu. Na przykład tutaj. Tak lub tak. Można jechać troszeczkę tak skosem, że jak jest ściana, no to w taki sposób. Można całkowicie prosto. Można tak albo tak. Jak komu wygodniej, jak kto woli. I tutaj też pilnujecie bardzo, żeby Wam się nogi nie poplątały, bo jak Wam się nogi poplątają, to czasami boli, jak spadniesz, zwłaszcza z takiego wielkiego zwierzęcia, jakim jest nasz partner. Więc po prostu, oczywiście teraz żartuję dla osób, które się doczepią. No, więc tak samo te podstawowe postawy, masło maślane, no po prostu. Ręka to są takie rzeczy, które po prostu musicie umieć, musicie znać, żeby po prostu dobrze to ujeżdżenie wykonywać. Dobrze, a więc teraz zajmiemy się kolejnym tematem, jakim jest galop. Ja w galopie nie jestem aż tak dobra jak w kusie, ale też coś tam z tej teorii wiem, coś tam znam. Więc oczywiście nasze podstawowe ustawienie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Stopami kiwa się do tyłu, jakoś tak, a nie. Można sobie trochę wyżej te kolana podnieść. Pamiętamy, żeby koń nam spod nóg się nie wysuwał. I po prostu jedziemy. Staramy się nie pompować biodrami. Jechać sztywno, od pasa w górę. A tutaj wszystko elegancko pracuje. Ciągi w galopie są bardzo podobne, w zasadzie działają prawie na tym samym, co ciągi w kusie, czyli po prostu ruszamy sobie na ścianę, na spokojnie i sobie powtarzamy to samo, co w kusie, czyli jak wjeżdżamy na długą ścianę, kawałeczek, jeszcze jakieś takie dwa kroki stępa, fula galopu albo dwa kroczki kusa i później robimy. Pamiętajcie, bo mi się na początku to bardzo myliło, że startowałam z tej nogi w ten sposób. Jest to dużo, dużo trudniejsze. Jest to oczywiście niepoprawne. Więc startujemy z tej nogi. Więc jedziecie sobie normalnie, nie kąt galopem. Startujecie, koń prosto, a wy z boku. Jeżeli macie plac bardziej w kształcie kwadrata, to może się wydarzyć coś takiego, że będziecie po prostu szli w bok. Wtedy staracie sobie wybrać się, po prostu podzielić sobie na przykład ten kwadrat na dwa i jechać po prostu bardziej tak tam,
albo po prostu sobie optycznie wydłużyć ten plac jeszcze bardziej, żeby po prostu poćwiczyć sobie to tak. Pamiętacie, że jak jedziecie w tamtą stronę, to koń nie jedzie wam tak i wy tak, tylko koń cały czas jest prosto, ewentualnie tylko troszeczkę. I tak samo możecie sobie nim, też nie pompujecie oczywiście jakoś za mocno, ale troszeczkę jakieś tam delikatne ruchy, no wiadomo, koń to jednak koń. Piruety w galopie są dość trudnym elementem, którego ja się osobiście bardzo długo uczyłam. Ale dzięki moim wskazówkom może to być dla was łatwiejsze. Czyli jedziemy galopem i tak samo, jak zamierzacie robić piruet w tę stronę, to nie zaczynacie od tej nogi, bo wam to po prostu totalnie nie wyjdzie. Jeżeli jedziecie w tą stronę piruet, to dobrze, a jeżeli w tą, no to jednak tą nogę albo należy zmienić, albo po prostu się jej trzymać, jeżeli jedziecie na dobrą nogę. I są dwa rodzaje. Ja osobiście preferuję ten pierwszy, który wam przedstawię, ale ten drugi jest bardziej poprawny, jest bardziej brany pod uwagę, jeżeli chodzi o zawody. Ten pierwszy rodzaj jest to taki piruet bardziej na mnie rozlazły. Ktoś powie niepoprawny, bo kręcę się no, po prostu zadem konia, tak dziwnie bardzo robię takie koło. A ten poprawny, ten bardziej brany pod uwagę rodzaj to jest po prostu w miejscu. Że ta jedna noga ląduje w miejscu. Ja wiem, że nie jestem w tym najlepsza na świecie, ale tu także należy mieć no, te podstawy zapewnione i po prostu błąd, który zauważyłam u siebie czasami i u niektórych osób na zawodach, to, że one się kręcą bardziej do tyłu, bo ta noga im jakoś dziwnie idzie, albo tak odskakują, jest to po prostu nieestetyczne, albo właśnie zaniedbują te podstawy, lub co najgorsze, robią jakoś tak, że w sumie to robią kłus, ale udają, że to jest galop, więc tak nie robimy. Mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłam, bo tego elementu też nie jestem sama u siebie pewna. Jeżeli chodzi o galop wyciągnięty, to po prostu koń na dobrą pozycję, potrzeby zapewnione i galopujecie, nie garbicie się przy tym, nie robicie półsiadu, po prostu nogi do przodu, obciągnięte, jeszcze koło zrobię. Po prostu. Można jeszcze przyspieszyć, jeszcze troszkę tą głowę konia wyciągnąć, ale tak jest mniej więcej poprawnie. Ostatnim elementem, który ja osobiście też bardzo lubię. Matko, ile ja się dzisiaj napowtarzam, że ja coś lubię. Ja po prostu lubię ujeżdżenie. Często ten element na treningach ćwiczę i czasem wychodzi mi lepiej, czasem gorzej. Jestem ciekawa, jak dzisiaj będzie, a będą to lotne zmiany nogi. Będą to lotne zmiany nogi co fulę i co dwie fule. Więc już pokażę, jak takowe wykonać. Idziemy sobie galopem. Pokażę wam to na przekątnej, bo będzie mi łatwiej. Przytrzymujecie nogę w górę i po prostu zmieniacie nogę. Teraz tu dwie fule. Tu też staracie się mieć palce obciągnięte, potrzeby zapewnione, a tu co fule. Wybijacie się i zmieniacie nogę. Tak to się prezentuje. To by było na tyle z mojej części opowiadanej, a teraz przedstawię wam jeszcze wszystkie te elementy obok siebie z podpisem, co to jest po prostu w montażu, żebym ja się tak nie męczyła opowiadając o tym.
razem z Kresikiem chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za uczestniczenie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był to specjał na 5000, ponieważ bardzo, bardzo dużo osób o to prosiło. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłam. Postarałam się Wam przedstawić tajniki najważniejszych elementów i tych, które są najczęściej spotykane w ujeżdżeniu. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła nagrać ponownie ten film, gdy zdobędę jeszcze większe doświadczenie w tej dziedzinie. Teraz tylko wspomnę, że mam ze sobą pierwsze miejsce w ujeżdżeniu freestyle i pierwsze miejsce na pokazie koni, więc coś tam już mniej więcej wiedziałam. Chciałam się podzielić z Wami tą wiedzą i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, ponieważ na 10 tysięcy planuję zrobić coś, co jest, będzie pewnie marzeniem bardzo wielu osób na tym kanale i będzie to miało realne korzyści dla Was, więc bardzo, bardzo proszę Was o tą subskrypcję, ponieważ no, takim sposobem szybciej to wbijamy i szybciej będziecie mieli okazję uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. No, ja Wam bardzo dziękuję, żegnam Was razem z Kresiczkiem, buziaczki i papatki.